Już po raz szósty mówię dzisiaj siemanko, moi kochani. Więc może powiem coś innego. Typu... Cześć! Jakiś czas temu testowaliśmy dla was głośnik Lenovo, który pozwalał na słuchanie muzyki w plenerze i nie tylko w plenerze. Łączył się przez Bluetooth i rzeczywiście dawał radę, daje do dzisiaj. I wzmacniał rzeczywiście dźwięk. Ale co jeśli nie mamy dostępu do prądu? Nie mamy jak naładować czegoś takiego? Wtedy z pomocą przychodzi nam Hornstand 6. Jak to się nazywa? Loft Horn from Streaming Music at the Same Time. W każdym razie to coś, co wzmacnia dźwięk aż o 13 dB, jak deklaruje producent. I jest przeznaczone dla akurat ten model dla iPhone'a 6, 4,7 cala. Są też dla innych telefonów typu Samsung czy iPhone Plus. Czy napisali coś mądrego? Nie, tylko że jest zgodny z iPhone'em i może być używany bez ściągania case'a. Mamy dziurkę na mikrofon i ułatwia umieszczenie go dzięki wtyczce na Lightning. Dobra, zobaczymy już, czym to się je. Napisane jest, że około 17% głośniej leci dźwięk niż wcześniej. 13 dB. 13 dB, 17% głośniej. Całość wygląda całkiem w porządku. Ale zobaczymy, jak się sprawdza. Wykonane to jest z takiej śmiesznej, twardej gumo-silikono czegoś, więc nie wiem tak naprawdę, jak się będzie sprawdzało w zgłaszaniu dźwięku. Całość, zasada działania pewnie jest taka, że po prostu dzięki odbijaniu się fal dźwiękowym będą one wzmacniane. Ale czy to się sprawdzi? Wątpię. Okej, okay, zaczynamy od Live Beat from London. Okej. Maksymalna głośność bez niczego oddanego. Jedyne co się stało, to straciły się średnie niskie, ale można pójść do niskich, a podbił wysoki ton. Czy ja słyszę różnicę w dźwięku głośności? Czy ja słyszę różnicę w głośności? Tak. Różnica w głośności jest. Ale znaczy się na jakości dźwięku. Jest minimalna różnica w głośności dźwięku, naprawdę minimalna. Podbite są te wysokie tony, inne się tracą. Prawdopodobnie wszystko, że właśnie ta guma nie odbija tak jak odpowiednio tych niskich tonów. I szczerze powiedziawszy, te 17% nie jest w ogóle zauważalne. Lepiej pozostać przy dobrej jakości dźwięku. Rzeczywiście, rzeczywiście czuć, że dźwięk wychodzi przez ten róg. Ale nie jest to niczego warte. Zdecydowanie tamten głośnik Lenovo, który testowaliśmy wcześniej i link do odcinka znajdziecie gdzieś tutaj. Sprawdzi się dużo lepiej i on kosztował 50 zł, a właściwie nie te 50 zł, to kosztowało jakieś 20. Więc jak dla mnie te 3 dychy różnicy, tam to wygrywa. A bateria wytrzymuje tak długo, że nie pamiętam, kiedy ją ostatni raz ładowałem. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!